czyli Symphon Filter chociażby. Symphon Filter, sorry. Co tam jest jeszcze? Max Payne. I wiele jest naprawdę takich produkcji, co ma takie bazarowe tłumaczenie. To wszystkie mają tego samego aktora rosyjskiego, co stara się tam mówić po polsku. Ale wiecie co? Powiem wam tak szczerze, mimo że to nie jest jakichś wysokich lotów dubbing, no bo nie ukrywajmy, ale to nie jest coś takiego, co przykładowo prezentuje Cenega albo inne studio. Aczkolwiek ma to swój klimat. Kiedyś w tamtych czasach doceniało się coś takiego, wydaje mi się. Bo nie można było mieć wszystkiego tak na dobrą sprawę, więc ja szczere propsy daję dla tych ludzi, co do tego człowieka, który stoi za tym bazarowym spolszczeniem. ...70 Power Celli, czyli brakuje nam jeszcze tylko dwóch i szczerze możemy udać się do tego, do Snowy Mountain. Ale my tego nie robimy, ponieważ my robimy 100%. I musimy zebrać tutaj wszystko. Pamiętam, że jak robiłem mój oryginalny Let's Play, to nie lubiłem Spider Cave trochę, bo za długo mi ten poziom szedł. A mianowicie tamta sekcja, o ta tutaj. Wydaje mi się, że teraz ona nie będzie mi sprawiała tyle problemu, ponieważ mniej więcej wiem co i jak. Najwyżej zrobimy rzecz taką, że wlecę na początku tam na hama i powyżynam wszystkie te pajączki, czy dwie, jakie tam stwory są, bo już szczerze trochę nie pamiętam. Akurat takich detali nie pamiętam i mam chyba do tego prawo, ponieważ dla mnie wrogowie to wrogowie i nie muszę o nich jakoś bardzo pamiętać, tak szczerze. A to, że tam będzie lurker zamiast, nie wiem, pająka, no to wiecie, to jest tak samo warte jak, nie wiem, jak zeszłoroczny śnieg, o którym pewnie nie chcecie słyszeć. I przyznam szczerze, że moje HP jest dosyć w krytycznym stanie i nie będę tego... W sumie tu zostałem wyręczony, dzięki Jack. I szczerze zrobimy teraz coś innego. Postaram się tam wlecieć, tak szczerze. Tak zroluję, żeby wlecieć tam. O, udało się. Trochę się tego rolowania podszkoliłem, nie powiem, że nie. Mimo, że nie ćwiczyłem przed tą gierką, to jednak uważam, że dzisiaj taki, powiedzmy, mój mini skill jest lepszy niż kiedyś w Jacka. Wydaje mi się, że gram lepiej. Nie przechwalając się, tylko tak jakby patrząc na swoje mini doświadczenie w tej gierce. I tak, to, że mam głupią jakąś śmierć czy coś, to ja to uważam za normalną rzecz. Mimo, że wiem, że są tacy fanatycy retro gamingu, co nie uznają takich swoich potknięć. Ja jestem w stanie to uznać, biorąc pod uwagę, że każdy ma lepszy i gorszy dzień. No w moim przypadku może to być nawet i gorszy tydzień. No, to już był praktycznie rush i to mogę potwierdzić. Ale nie rage'uję się, ja jestem, powiedzmy, że sobie oazą spokoju. Powiedzmy sobie, że jestem oazą spokoju, to chciałem powiedzieć. 151, ej, no to my już zaraz mamy koniec Spider Cave, jeżeli chodzi o Precursor Orby. Lol, to tylko nam Power Cell'e zostają, czyli na dobrą sprawę to nie jest aż taki długi poziom, jak mi się wydawało. Wydaje mi się, że to trochę przez to, że jak nagrywałem poprzednią wersję tego Let's Play'a, czyli te 3 lata temu już będzie, no? 3 lata temu właśnie, bo to w 2K16 robiłem. To wydaje mi się, że to trochę przez to się tak między innymi myślę lub pomyślałem. Dobra, obadajmy teren, czy nic nie zostawiłem tutaj. Żadnych Precursor Orbów u góry, na dole, nic. Chyba tu wszystko pozbierałem, więc muszę teraz zebrać żółte eko i... Albo... Nie, bo tam Scoutfly jest. A, widzicie? Kurde. Ale najpierw myślę, że dobre... O ile ci wrogowie się nie zespałnią ponownie, dobre będzie tutaj zebranie
power cella i skopanie dupy tym pajączkom, które się uaktywnią. Bo z nimi miałem największy problem, pamiętam, w tamtym let's playu. Czyli jednak widzę, że one się mogą spawnić. Czyli jednak mój plan może pójść do świetnika. Dziękuję za uwagę. Tak. Moje plany mogą szybko pójść do świetnika, jak zauważyliście. I technicznie trochę jeden błąd popełniłem, chociaż nie jest on aż tak mocny, mi się wydaje, ale... może to będzie zaraz pokazane. O! Widzicie te serduszki? To serduszko, które jest podzielone na trzy części i tutaj zaraz obok zielonego eko jest 50. Otóż jak wiecie, jest to nasze zdrowie, co nie? I ja powiedziałem, że mamy 3 fragmenty zdrowia, ale tak szczerze, spójrzcie teraz dokładniej. O, teraz spójrzcie, że tutaj mamy jeszcze przecież to zielony pyłek, który tutaj jest przy liczbie 50, więc on jest liczony jako... takie dodatkowe życie. I swoją drogą to było bardzo głupie z mojej strony. I zauważyłem, że tam u góry są precursor orby, więc dobrze, że nie poleciałem do przodu, bo bym pominął je i bym wtedy potem się zastanawiał, gdzie ja pominąłem 2. A okazało się, że byłyby tutaj. O! Sorki, że nic nie mówiłem, ale musiałem się tutaj skupić, bo ten skok był bardzo, bardzo, bardzo wymagający. No dobra, nie był aż tak wymagający, ale wiecie, każdy powód do skupienia jest ważny i się liczy. Każda wymówka jest bardzo święta. Dobra, to było głupie. Ale hej! Plus jest w tych wszystkich sesji nagraniowych, że mi się bardzo przyjemnie prowadzi te serie. I mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że przyjemnie mi się te serie prowadzi niż te 3 lata temu. Tak szczerze, że ta seria mi się już nawet bardziej podoba niż to, co zrobiłem 3 lata temu. Ale też nie ma co się dziwić, ponieważ z roku na rok widać, powiedzmy, taki progres, jeżeli chodzi o komentowanie, że jednak... Wiecie, my cały czas, będąc takimi twórcami na YouTube, się czegoś uczymy. I to nie jest tak, że ja przykładowo... mając, nie wiem, 2000 subskrypcji, jestem już, kurde, jakiś alfa i omega i ja wszystko wiem, co nie? Prawda jest taka, że mając te 2000 subskrypcji, dalej się czegoś uczę na tym YouTubie. Na przykład uważam, że teraz polepszyło się chociażby u mnie z komentowaniem. Mam lepszą jakość, jeżeli chodzi o sprzęt, czyli chodzi o mikrofon. Chociażby teraz jeszcze lepsza nagrywarka, ponieważ przypominam, że Jacka oryginalnie nagrywałem z Avermedi Game Capture HD, czyli mojej pierwszej Avermedi z kablów Component. A tego Jacka nagrywam już z Avermedi Live Gamer Portable, czyli z nagrywarki, która jest 100 razy wyżej i 100 razy lepsza niż Game Capture HD. Chociażby po tym, że Game Capture HD obsługuje komponenty, a ta już mogę nagrywać z tej... z kablów HDMI. W sensie, że na tej nagrywarce mogę nagrywać z kablów HDMI. Więc ta jakość, co widzicie teraz, w porównaniu z tą jakością, co była te 3 lata temu, może się nieco od siebie różnić. Chociaż nie wiem, jak bardzo, jeżeli chodzi o Jacka jedynkę, no bo bądźmy sobie szczerzy, ale ja przynajmniej póki co nie zauważyłem aż takiej wielkiej różnicy. Jest minimalna w kolorkach, ale nie jest aż taka super wielka, jak dla mnie. Może to jest dlatego, że mam coś ze wzrokiem, czy coś? Nie wiem, nie wiem. Może coś w tym jest, może nie. A teraz nadszedł czas na ultra legit skupienie, więc ja się tu póki co zamykam. Jeszcze tam mamy jedną skrzynkę, ale to zaraz się nią zajmiemy. A, no w sumie to jest prawda, że się zaraz zajmiemy. Tylko ta skrzynka i w sumie możemy już lecieć z tym.
po Power Cella. Udało się, widzicie to? Udało się! Wiedziałem, że się w końcu uda. Mamy to. Kurde, aż przez chwilę chciałem przesunąć ikonkę na pulpicie. Dobra, rym do góry. O mój Boże, ludzie. Ale dobra, pewnie jesteście ciekawi mojej reakcji. Co ja sądzę w ogóle na temat tej sekcji? Czy dała mi w kość? No tak troszkę dała mi w kość, nie powiem, że nie. Tutaj się chyba będziemy cofali, co nie? Bo tutaj to jest ta sekcja, w którą już zwiedzaliśmy. A nie, tu gdzie indziej już idziemy. A nie, to jest to samo. To idziemy se stąd. No przyznam szczerze, że ta druga skrzynka z Precursor Orbem dała mi trochę w kość. Ale tak tylko troszeczkę, troszkuniu. Tutaj musimy jeszcze te Precursor Orby zdjąć stąd, ale... To może zaraz, jeżeli będzie tutaj jakieś żółte Iko. Jest tutaj żółte Iko? Chyba u góry co jedynie. Tak, jest tutaj, więc możemy tam się udać. Maybe you can shoot better if you aim through your goggles. I tak szczerze wam powiem, że chyba pójdziemy teraz w inną stronę. No już niewiele nam brakuje tak naprawdę. Ale wiecie co, tak w trakcie, kiedy robiłem przynajmniej z 5 prób teraz, żeby dostać się do tej skrzynki z Precursor Orbem, walcząc z tymi pająkami, to powiem wam szczerze, że wyobraziłem sobie takie bazarowe tłumaczenie Jacka i Dextera. Wyobraźcie sobie, jak by to musiało wyglądać. To w ogóle jest dziwna sprawa, bo to trochę przypomina, jakby Naughty Dog skasowało jakąś sekcję z tą pajęczyną, bo dosłownie, zobaczcie. Te jakby kokony się od siebie jakoś nie różnią praktycznie. Poza tym, że tutaj nie ma pajęczyny, więc coś mi się wydaje, że coś tutaj było planowane, a zostało skasowane. Nie wiem jak wam, ale mi to śmierdzi czymś wyciętym. Tak szczerze. I pozwólcie, że teraz zapytam się, gdzie ja mam iść? Znaczy, wiem gdzie ja mam iść, ale gdzie była ta droga? Wow, trochę ominąłem, widzę. Trochę bardzo. To było kozackie. No to było ciekawe. Ciekawe? 9:12, lol. Jak ten czas leci? W sensie, no nie aż tak szybko, ale troszeczkę zleciało, odkąd zacząłem tą sesję. A ja przecież o 10:00 muszę jeszcze udostępnić odcinek ze Spiro na grupce. Ale będę kontrolował czas. Najwyżej wam powiem, że zrobię małe ZW. Wiecie, wolę to na bieżąco kontrolować, bo jednak dla mnie to jest osobiście ważne. Dla was może być już średnio ważne. Tam mamy Iko Kryształ. I tam mamy jeszcze ten, skrzyneczki Scoutfly'a, więc idziemy. W ogóle ile mamy Scoutfly? 4. To jeszcze z 2 trzeba, przynajmniej, żeby był Power Cell. I w taki oto sposób Jack stał się plackiem, bo został spłaszczony. No niestety. Jack nie potrafi czegoś takiego jak Body Slam. Yeah.
Dobra, na początku zestrzelimy sobie skrzynki. Cholera, nie zdążyłem. Ja pierniczę. A jest tutaj gdzieś bliżej żółte eko? Czy to było najbliższe? Nie, tu jest. A ja się kurde fatyguję, a tutaj przecież jest żółte eko. Dobra, tam jest to ogarnięte, więc teraz przyszedł czas na Iko kryształ. Wiecie, nie martwię się teraz szczerze o miejsce na dysku, ponieważ aktualnie mam, a raczej miałem 100 GB wolnego miejsca, więc o miejsce na dysku się nie boję, ponieważ mam jego jeszcze od zarąbania, więc mógłbym sobie trochę więcej takich let's play zrobić. Okej, okay. Iko kryształ zniszczony, super. Mamy godzinkę na nagraniu, to trochę już nie jest super, ponieważ trochę zeszło mi w tej kopalni, plus nie licząc moich prób, to jeszcze miałem jedną rzecz do zrobienia, a mianowicie do toalety pójście, więc ja... No ale mówi się, trudno, żyje się dalej. Wydaje mi się, że Precursor Orby będą jeszcze w tej sekcji, którą teraz będziemy robić. Dokładnie tutaj teraz schodzimy i to jest moja ulubiona sekcja Spider Cave. Mianowicie, widzicie, że jest tutaj ciemność, co nie? I teraz proszę bardzo, coś wam zademonstruję. To jest mechanika, którą będziemy się posługiwali, czyli będziemy musieli sobie wszystkie tutaj kryształy zapalać. Inaczej ja nie widzę przechodzenia tego poziomu, tak szczerze, i raczej Naughty Dog też tego nie widziało, bo zrobiło specjalnie taką sekcję. I czy wspominałem, że ten pajączek jest jednym wielkim trolem? Jeżeli nie, to wiedzcie, że tak jest. Bo mnie strollował, przez co Jack spadł w dół, ponieważ się zawstydził i się zażenował tą całą sytuacją. Plus nie chciał się jeszcze bardziej upokorzyć, więc wolał popełnić seppuku. I kolejny taki kryształ pod wodą. No płyńżesz pod wodę! Nie wynurzaj się. Dawaj, dawaj, dawaj. Traf kryształ, traf kryształ. Hurdur. Okej. Mamy 72 AT Power Cell, co oznacza, że możemy iść już na Snowy Mountain. Widzicie, mówiłem, że tutaj są Precursor Orby. To mi nikt nie chciał wierzyć, kurde. Nikt nie chciał mi wierzyć, nikt, kurde. Ciekaw jestem, czy to są te trzy ostatnie Precursor Orby. Tak jest! Mamy 100%! Ohohoho! Ale fajnie! Ej, nawet nie wiecie, jak miło jestem zaskoczony, tak szczerze. A, jeszcze kurde, nie mamy 7 Scout Fly. O, gdzieś tutaj skrzyneczka ze Scout Flyem została pominięta. Ale tak szczerze, już będziemy mieli 100% ze Spider Cave. Ja wybaczę tą śmierć, ponieważ przeteleportowała mnie na drugą stronę, więc ja. Ale teraz jest zasadnicze pytanie. Gdzie jest ostatni Scout Fly? Gdzie? Gdzie ja tego skurczybyka pominąłem? Nie chciałem tego mówić, ale wygląda na to... A, tutaj jest. Okej, okay, ja tutaj już się wczuwałem w klimat, chciałem tutaj już
robić jakąś powieść detektywistyczną, niczym, kurde, Derek Green, który musiał się zmierzyć z Sonikiem AX-a rundą drugą, a tu się okazuje, że był tak blisko, że tak szczerze to trochę hashtag beka. Więc teraz... dobra, to było głupie. Lećmy tam, w tamte rejony. Mam cię, gagatku, kurde. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Spider Cave. Nic już tutaj nie ma do roboty. Wszystko, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. A tutaj idziemy znowu do poziomu, a ja chcę teraz do wyjścia się kierować, więc... Proszę mnie, Jack, wprowadzić do wyjścia teraz. Bo już nie mamy tutaj nic do roboty. Nic a nic. Gdzie jest wyjście? Ja się pytam. Wiecie, to jest dosyć komiczna sytuacja, ale teraz wam powiem taką ciekawostkę, że za dzieciaka, gdy byłem bardzo malutkim gówniarzem, to szczerze nie wiedziałem, jak wydostać się ze Spider Cave i błądziłem przez pół godziny, co najmniej, lub 40 minut. Więc miałem hashtag piękne dzieciństwo. Okej, nasza winda lub gondola jest aktywowana, więc teraz czas udać się do Snowy Mountain, czyli na samiutką górę.